Okay, witam wszystkich serdecznie na początek ostrzeżeniem. Otóż po wysłuchaniu tego nagrania święta już mogą nie być takie same. Jeżeli świętowałeś, nie wiedziałeś co świętowałeś i tak dalej. Po wysłuchaniu tego nagrania możesz już inaczej patrzeć na święta. E, więc wszystkim, którzy nie chcą, żeby im popsuć ducha świąt, radzę wyłączyć nagranie już w tym momencie. Zaczynamy. Jeszcze hmm. odnośnie ciszy. Ach, witaj z Z dawna żądany. Tyle tysięcy lat wyglądany. Tyle tysięcy czy cztery tysiące lat wyglądany? Jak pamiętacie z dzieciństwa? Jak tam kiedyś było? Było zawsze śpiewane cztery tysiące lat wyglądany. Dzisiaj są nawet wykonania tej kolendy, gdzie jest w ogóle pomijana ta zwrotka. W ogóle jej nie ma. W ogóle tej zwrotki nie ma. Dlaczego? No dlatego, że papież stwierdzi, że być może w teorii ewolucji coś tam jest. Być może coś tam jest. A skoro coś tam jest w teorii ewolucji, no to gdzie tam kto tam mowa o czterech tysiącach? Jezus narodził się rzeczywiście 4000 lat po stworzeniu świata około 4000 lat po stworzeniu świata wedle Biblii, Jezus wierzył w Biblię, wierzył w Księgi Mojżeszowe Jezus wiedział kiedy się narodził Jezus, jego wiecie praprzodkiem Jezusa nie była małpa tak? nie była małpa, Jezus został stworzony na obrazie podobieństwa Bożej tak mówi Biblia, tak mówi Jezus, tak twierdził tam było całe wierzenia tego typu i tak dalej zwrotka ta została skasowana otóż ważniejsza okazała się teologia Darwina teologia ewolucjonistów niż teologia Biblii. To się okazało ważniejsze dla ludzi wykonujących tą piosenkę. Dlatego w tej piosence ten tekst 4000 został zamieniony na tyle tysięcy, ewentualnie w ogóle jest pomijana ta zwrotka. E, tak już jest, tak już jest. W innych kolendach. jest pełno innych błędów, które nie zostały zmienione. Ten błąd był tak ważny, że zaczęto już zmieniać. Teraz Wam pokażę inne kolendy, w których inne rzeczy no, są cały czas błędne i jakoś nikt się nimi nie przejmuje. To było tak ważne, że trzeba było się tym przejąć, bo tutaj wiecie, nauka. Nauka jest się współczesnym bogiem. Widzicie, dawniej na przykład. Yy, yy, na przykład Światowi Jehowy wyznaczali sobie jakiś tam koniec świata, żeby coś zrobić. A dzisiaj? Kto wyznaczy nam koniec świata? Dzisiaj naukowcy wyznaczają nam koniec świata. Za 30 lat nie będzie czym oddychać na ziemi. Za 8 lat będzie gotowne ocieplenie. Będzie koniec świata. Koniec świata. Wyznaczają nam koniec świata. Więc cóż. No cóż. Wierzymy im i tyle. Idziemy dalej. Yy, Przybierzeli do Betlejem pasterze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój... Na Ziemi. Komu pokój? Na Ziemi? Jesteście tego pewni? Co Biblia mówi na temat pokoju? Pokój ludzi wśród dobrej woli, tak? Chwała Bogu na niebie. A na Ziemi pokój ludzi dobrej woli. Niepokój na Ziemi. Jezus wyraźnie powiedział: Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na Ziemi. Pokój Ziemi. Nie pokój przyszedłem przynieść, lecz miecz. Jezus przyszedł, pokój przynieść. Narodzenie Chrystusa to było objawienie pokoju z Bogiem. Pokój dla tych bojaźliwych, dla tych, którzy szukają Boga. Dla tych był pokój. To nie był pokój na ziemi. Nie mylcie tego. To są dwie różne rzeczy. Pytanie, czy dla ciebie to, że przyszedł Jezus, oznacza pokój, tak? To jest takie najważniejsze pytanie w tym momencie. Czy dla ciebie tak jest? Ale pamiętajcie, że to nie chodziło o pokój na ziemi. Przybycie Jezusa wręcz przyszło, niosło wojny na ziemi, przyniósł miecz. Niepokój na ziemi. To jest błąd. Mamy pokój, radujmy się świąteczna atmosfera. To jest kłamstwo. To nie tak miało być. Jezus przy rodzinnych to oznacza pokój dla ludzi dobrej woli. Dla tych ludzi, którzy szukają Boga, dla tych, którzy się chcą pogodzić z Bogiem. Bo wcześniej była jakby wojna z Bogiem, tak? Teraz nastał pokój między tymi ludźmi a Bogiem. Tymi ludźmi, tymi wybranymi, tak? którzy szukają Boga, a nie na ziemi. To jest błąd, totalny błąd. Skasować to natychmiast, nie? Idziemy dalej. I teraz wół i osioł się kłaniają. Naprawdę? Tam były zwierzęta? Wiecie, skąd wiemy, że tam były zwierzęta? No nie wiemy, nie wiemy. Jest jedna wzmianka w księdze Izajasza. Zna wół swego gospodarza i osioł swego, pana swego. Ale Izrael mnie, e, m, nie zna. Lud mój nie zrozumiewa, tak? Nie wiadomo, czy tam był osioł i wół. Raczej nie było, zaraz się dowiecie dlaczego, i tak dalej. Raczej tam nie było koniającego się osioła i woka. Eee, w Biblii, w Nowym Testamencie nie ma żadnej o tym zmianki, Wręcz przeciwnie, raczej jest mowa, że ta grota raczej była trochę inna, w której się on narodził. Mówię grota, już zdradziłem. Ale dobra. Raczej nie było tam zwierzątek. Więc nie ma co śpiewać, że tam były zwierzątki. To jest dla podkreślenia, że wiecie, że naród Izraela to ten, co porzucił Jezusa, jakby, nie? Bo to o narodzie Izraela tam Izajasz mówił i tak dalej. No ale przecież pierwsi apostołowie byli z Izraela, no. I jakoś tam jednak przyszli do Jezusa, nie? To też nie tak do końca było. No i Izajasz po prostu taką, takie porównanie dał do Osła, osła i, i Wołu i tyle, nie? No, ale czy w Szopce... W... Czy, że tak powiem, w szopce, w tej grocie, czy w miejscu narodzenia by, były zwierzęta? No, raczej nie. Więc też by to należało tak naprawdę już się tego pozbyć. Skoro już o tym wiemy. Eee, teraz tak. Trzej królowie. Mhm, jasne. Trzej królowie. Eee, jest mowa o tym, że przyszli mędrcy, tak? Eee, przyszli mędrcy. Ujrzał Herod, ujrzał mędrców, przyszli mędrcy, dali trzy dary. Złoto, kadzidło i mirę. Te dary miały taki symbol proroczy, ale czy byli ich trzej? Czy było ich trzej? Do czego to nawiązuje? Słuchajcie, nawiązuje to do daty ustalenia tych symbolicznych narodzin Chrystusa na 24 grudnia. To było tam, jak to kadzik śpiewał, wiecie, coś o coś obok słońca, nie? E, tak, coś o Bogu Słońcu, tak, 24 grudnia e, trzy najjaśniejsze gwiazdy Pasu Oriona, zwane dawniej Trzema Królami, tak, to jest Trzech Króli tutaj na zdjęciu, jak widzicie, e, ustawiało się tak, że razem z gwiazdą Syriusz, taką jasną gwiazdą na niebie, wskazywało miejsce wschodu Słońca, który miał nadejść 25 grudnia. To była dosyć ważna data, bo od tego, po, od tego czasu, że tak powiem, wyraźnie się zwiększa... Hmm, już tam się teoretycznie zwiększa od trzech dni wcześniej. Te trzy dni wcześniej są jakieś takie ciemne, nie? Ale, ale, ale takie nieruchome, jakby, nie? Trzy dni, jakby śmierci. Po trzech dniach nagle nas, trzech króli na niebie, czy trzy jasne gwiazdy wskazują razem z Seriuszem, wskazują miejsce wschodu słońca 25 grudnia. To jest takie, wiecie, to było tak na święto przesilenia, nie? Czy. No czemu troszkę no, znaczy święta oszczędnych godów u nas w pogaństwie prześlenia, gdzieś w zimie to było święto Boga Słońca Saturna, czy tam co kogoś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? W każdym razie trzech króli, to ta liczba trzech, to jak to jest napisane, nie? Ta liczba trzech nawiązuje raczej do astrologii niż do Biblii. Biblii nie mamy powiedziane, nie mamy powiedziane że było ich mm, że było więcej niż jeden. Mogło być dwóch, mogło być 300, mogło być czterech, mogło być trzech, mogło być pięćdziesięciu, mogło być trzy tysiące. Mogło być. W każdym razie było ich tyle, że poruszyli troszkę, że tak powiem, jak widzimy, Heroda, tak? Więc troszkę ich tam było raczej. No, raczej ich tam troszkę było, ale czy trzech? Trzech to jest wzięte, słuchajcie, z astrologii. E, liczba 3 i związana z raz, raczej z ustaleniem tego dnia na 24 grudnia. Czy jest się na 24 grudnia? Tego nie wiemy, e, idziemy dalej. Ok, e, i teraz mamy: gdzie króle przyszli? Tutaj pasterze śpiewają i tak dalej. Kolendy nam mówią, że króle przyszli do tego samego miejsca, gdzie pasterze. To jest nieprawda. Króle przyszli zupełnie w inne miejsce. Biblia nam mówi, że króle przyszli do domu. Hmm, już mówię króle, przepraszam, już się, e, poszłem w to, w to zwiedzenie. To byli mędrcy, ale o tym zaraz będę mówił. Nie żadni królowie, tak? E, tylko te kolędy, już się nasłuchałem tych kolęd dzisiaj, więc już powtarzam co w tych kolędach było, nie? E, w każdym razie, ci mędrcy, ci ludzie i tak dalej, ci magowie, mędrcy i tak dalej, nie przyszli do tego samego miejsca, gdzie przyszli. E, gdzie przyszli e, pastuszkowie, tak? E, oni przyszli do zupełnie innego miejsca i zupełnie w innym czasie. Zupełnie w innym czasie. Ja mówię, że oni przyszli do domu. Oni przyszli do domu, który był w Betlejem. Jezus z Marią zamieszkali na pewno w Betlejem wtedy. E, I oni wszedł do domu, jest napisane. Byli w zupełnie innym miejscu. I mało tego, Jezus miał już około dwa lata. Miał dwa lata lub mniej. Bo Herod zapytał, kiedy zobaczyli gwiazdę i zobaczyli to gwiazdę wcześniej. Zobaczyli to gwiazdę wcześniej, wcześniej i potem się zastanawiali, co to za gwiazda, ruszyli w końcu w drogę i tak dalej. I zadziało się to w dwa lata wcześniej. I Herod wiedział, że gdzieś w tym czasie, od tych dwóch lat do tego czasu, kiedy dzieci męcy przyszli, gdzieś się musiało narodzić dziecko. I wtedy zarządził, to wiecie, rzeź, nie, rzeź tak zwanych niewinątek, rzeź dzieci. Ehm, zarządził wtedy tą rzeź. I kazał zabić dzieci do dwóch lat. Więc to, kiedy przyszli mędrcy, było zupełnie innym terminem. Jeżeli w szopce macie narysowane, czy zaśpiewane w kolendzie, że to było za jednym razem, to jest nieprawda. Tam było zupełnie inaczej. I na przykład, i to wyraźnie widać, bo na przykład mamy jeszcze słuchajcie, Jana. Mamy Jana, tego, który się narodził pół roku wcześniej przed Jezusem, tak? I on jakoś przeżył tą rzeź małych dzieci. nie? Przeżył, no bo był, miał dwa i pół roku, tak? W tym czasie nie? a Jezus miał dwa lub mniej. Dlatego musiał uciekać do Egiptu. I tak dalej. I tak, po pierwsze, oni przyszli do domu, więc nie ma żadnej opcji, żeby mędrcowie byli w czasie narodzin Jezusa. To w ogóle jest kłamstwo ściema, i tak dalej. Tego nie było. Przyszli do domu, nie do żadnego miejsca na rodzinie co nie do żadnego żłobka, groty czy czegoś tam, nie? Oni przyszli jak Jezus już miał dwa lata, około lub mniej. Wtedy przyszli mędrcy. Wtedy przyszli i przyszli do domu. Idziemy dalej. Gwiazda to jest to samo, już to mówiłem ale patrzcie, jak tam gwiazda. Te tych Herod się potajemnie pilnie wywiadał się od nich w czasie, kiedy gwiazda się ukazała. Gwiazda ukazała się kiedy? Dwa lata wcześniej, bo Herod kazał zabić dwuletnie dzieci. I rzeczywiście oni szli za czymś no i, i to coś ich prowadziło. Najprawdopodobniej było to chwała Boże, też nazwana gwiazdą, światłem po prostu, tak? Szli za jakimś światłem, ale to światło ukazało im się dwa lata wcześniej. Więc tak w bo tak nie za bardzo tam gorało. Niebo rzeczywiście zaczęło goreć, jak tam się chwała Boża objawiła i anioł pasterzom mówił, ale to nie było w miejscu, gdzie się Jezus narodził, tak? Tylko to było w miejscu, gdzie się anioł objawił pasterzom. Czytajcie tam dokładnie. Okej. Okay. I wycisnął się między prostocą, niszcząc dary Panu i tak dalej. Miru e złoto bóstwo razem się zmieszało z wieśniaczkami ofiarami tak, jasne, mhm. tłum był i dary, oczywiście, a wszyscy, którzy słyszeli, dziwowali się temu, co im pasterze powiadali, lecz Maria zachowywała wszystkie te słowa, że w, uważając je w sercu swoim, uczyli się pasterze, wielbiąc ich, chwaląc Boga e, ze wszystkiego, co słyszeli, widzieli, tak, jak im było powiedziane, nie mamy tu mowy o żadnych darach, że pasterze, czy wieśniaczkowie znosili jakieś dary, nie do końca wiedzieli, co się dzieje, przyszli po prostu, Banią im powiedział, e, przyszli, i wszyscy się dziwowali, więc yy, i tak dalej. Ci, ci nie musieli się, słuchajcie. Yy, ci nie musieli się cisnąć. Między, między, między tłumem, bo oni szli do domu i weszli do domu około te, do tych dwóch lat, tak? I, I w ogóle nie było tego tłumu tam. Naprawdę nie było tłumu. Jezus się nie rodził w tłumie. Nie było tego wszystkiego tam. Przyszli Pastuszkowie dziwowali się temu, co pastuszkowie mówili, bo za pastuszkowie zobaczyli anioła, który im coś powiedział, i tak dalej. No, inaczej to wyglądało, zupełnie niż w tych pieśniach, pieśniach tak? I teraz tak, czy tu naprawdę byli królowie? O, to już tu właśnie to powiedziałem, nie? Nie, to byli mędrcy ze wschodu. Skąd się wzięli mędrcy ze wschodu? To nagram dokładnie na innym nagraniu, ale na wschodzie mieli jakieś objawienie o tym, że się gwiazda narodzi, było proroctwo Balama o tym, że gwiazda będzie tam z miasta Dawida z Jeruzalem i tak dalej i tam będzie ktoś, to zbawi świat, więc mieli, mieli proroctwa Daniela o tym, kiedy mniej więcej tak gwiazda i tak dalej, więc wzięli się mędrcy ze wschodu. To nie byli żadni, moim zdaniem, wielcy a, a, wierzący w gwiazdy, że gwiazdy im coś mówią, tylko raczej ci, co zaczęli wierzyć, że Bóg coś mówi. Bo Dawid, e, Daniel był tam kiedyś przełożonym m, tych astrologów i tak dalej, tych mędrców tam ze wschodu i tak dalej w Babilonie. E, na to z Babilonu, no, znaczy ze wschodu ci wszyscy byli i mieli te księgi. Mieli, księgi, mieli na, zapewne prosto lama, mieli prosto e, Daniela, tak. I mniej więcej stąd wiedzieli. To byli ludzie, którzy też jakby zaufali Słowu Bożemu. Nie do końca ufali tym gwiazdom, nie do końca ufali temu, co zaufali, po prostu Słowu Bożemu. I to byli mędrcy ze wschodu. I to nie byli żadni królowie. Bo królowie to kogo? Jakich państw? Jakie państwo tam się było? Nie było tam żadnych państw. Tam byli mędrcy ze wschodu, yy, którzy mieli jakieś pisma wcześniejsze. Yy, I też wiedzieli, że jest jakiś Bóg. Bo tam na wschodzie już było, wiecie, była ta niewolowa i takie rzeczy tam były. To zupełnie inaczej wyglądało. Mhm. Okej. Okay. Pytanie, czy to była stajenka czy grota? E, jest napisane. Urodziła pierwsze dziecko syna owinęła go w płótno i położyła w żłobie. Położyła w żłobie. Tak? Bo nie było dla niego miejsca w gospodzie. E, tam raczej słuchajcie, nie było stajenek. To jest już tak, tego może nie ma, ale tam jest napisane w żłobie, tak? Nie do końca wiadomo o co chodzi, ale mm, może i wiadomo, zaraz wam pokażę, powiem dlaczego. E, bo anioł objawił się u pasterzom i powiedział, że to jest w żłobie. Jeżeli anioł objawił się u pasterzom i powiedział, że to jest w żłobie, to pasterzy mniej więcej musieli wiedzieć, gdzie to jest. A tam było troszkę inaczej, bo pasterze sobie byli w polach, pola wtedy były zielone. Najprawdopodobniej jeśli to Bescerze byli w pola, bo w takich momentach się wywodzi pasterze na pole, jak są zielone, nie? Mm -hmm. i tam, że tak powiem, było spożywanie, a groty. I, i, i tak zwane mi i miejsca, gdzie yy, ukrywano, yy, gdzie, gdzie chowano, że tak powiem, znaczy miejsca, gdzie yy, które były tak tamtejszymi stajenkami, to raczej były groty, raczej były jaskinie, popędzano takie Owce do jeski, no i mieli, i mieli tam chowali i tak dalej, nie? Raczej to coś takiego było. Raczej to nie były stajenki wtedy, nie? No nie, my sobie tak wyobrażamy, że tak jak w Polsce, wiecie, tutaj jest domek, stajenka i tak dalej. No nie, no nie, raczej to była grota. O tym, że to była grota, świadczy jeszcze to płótno, ale o tym jeszcze zaraz powiem, a propos innej kolendy, bo to płótno jest dosyć znaczące, akurat tutaj, Ym, akurat to jest dosyć znaczące, to płótno i to raczej była grota. Raczej naprawdę to była grota niż typowa stajenka. I w grotach były żłoby, no bo tam tam spędzano do chowania, do dochowania właśnie tam się spędzano owce po prostu, nie? I tak dalej. Okej. Okay. I kolejna sprawa. I jest napisane, że później wszyscy z stajenki, później wszystko stajenki do Jezusa do panienki. Józefa zapomnieli, ale mniejsza o to. Witaj dzieciątko w żłobie. Wyznajemy Boga w Tobie. A nieprawda. Nikt tam nie wyznawał Boga w nim. Wyznawali jakiegoś zbawiciela, być może był zbawiciel, wiedzieli, a nie powiedział ten, ale nie wyznawali Boga w nim. Pierwsze wyznanie Jezusa jako Boga to jest dopiero po zmartwychwstaniu, kiedy ten Tomasz, imiennik, ale on jako niewierny, pierwszy powiedział do Jezusa: Pan Bóg, Pan mój i Bóg. Mój. To było pierwsze wyznanie Boga w Jezusie. To było przez Tomasza. Nikt wcześniej nie wyznawał Boga w Jezusie. Więc to nie tak wyglądało. To nie tak wyglądało. Nie, nikt tam w tym miejscu, gdzie się narodził Jezus, nie wyznawał Jezusa jako swojego Boga. Zapomnijmy o tym, trzeba to zmienić. Okay? Bo u Boga była. Eee, Płacze zimna, nie dała mu matula. Sukienki, bo u Boga była, rąbek z głowy zdjęła. Który dziecię widnął, że no ściankiem ją okryła. Mhm, jasne. Jasne, jasne, oczywiście. Mm, po pierwsze, tam nie do końca było sianko, bo to nie ta pora była. Mm, tam była pora zielona. Sianko to u nas jest taki zwyczaj pogański. Mm, jeszcze o nim będę za chwilę mówił, zdaje się. Eee, ale nie dlatego... Musiała urodzić w grocie, tak? Nie dlatego musiała urodzić w miejscu w żłobie, bo uboga była, tylko dlatego, bo nie było miejsca w gospodzie. Po prostu mieli pieniądze na gospodę, bo poszli do gospody, tak? I zapewne mieli pieniądze na tą gospodę, więc pieniądze były, tylko nie było miejsca. Nie, nie było żadnego, co powiedział: dobra, no to wy macie tutaj rodzącą, no to ja pójdę spać do groty, tak? Do żłobu, a wy srodźcie w gospodzie. Mhm. Tak nikt nie powiedział, więc dlatego musiała tam urodzić. Eee, I nie ma tu nic o tym, że to z powodu ubogości. Możliwe, że była uboga, co wiemy z innego fragmentu. Znaczy uboga, no niezbyt bogata, eee, a, No ale nie aż tak uboga, że nie było stać na miejsce w gospodzie. Było stać na miejsce w gospodzie, jak najbardziej. Było stać na opłacenie podatku, bo szli akurat zapłacić tam... A nie, nie podatek, szli na spis. Eee, a spis podatkowy od ziemi, zdaje się, z tego co się orientuję. Więc szli na jakiś taki spis. Eee, nie do końca chodziło o to, że była u Boga, i też Sianka najprawdopodobniej tam nie było, bo wtedy była u nich pora zielona. U nich przez tam większość roku jest rzeczywiście jakieś Sianko czy coś, yy, i tak dalej, ale yy, ta pora, kiedy yy, pasterze śpią na zewnątrz yy, z owcami, i tak dalej, no to jest pora raczej zielona. Yy, a akurat taka pora wtedy była, yy, więc nie do końca tam było Sianko. Sianko to jest raczej nasz tutaj. Zwyczaj zimowy, więc to raczej nie powinniśmy tego też mieszać. Hmm. Okej. Okay. i tu kolejna kolenda, która już ma tu taką następną, no, herezję, ja nazwę biblijną, ona mówi o dogmacie, że Jezus jest pod posłoną chleba i wino schowany gdzieś tam w tabernakulum. Na to Biblia nam mówi, że jeśli wam ludzie, hmm, jeśli więc powiedzą wam, słuchajcie, on jest na pustyni, nie idźcie albo patrzcie, schował się w kryjówce, nie wierzcie. Tu słowo kryjówka jest tłumaczone jako takie schowane, tu pomieszczenie, jakiś pojemnik, coś takiego. No, dla mnie, nie będącego katolikiem, no coś takiego jest po prostu. Na przykład mówią mi, mówią, mówili mi dawniej w kościele katolickim, że Jezus jest w tabernakulum, czyli w jakimś pomieszczeniu, w jakimś pudełku i tak dalej, jest schowany. Dla mnie to jest wyraźna po prostu herezja, którą też moim zdaniem, no nie należy śpiewać po prostu. Jezus nie przychodzi na, na głos kapłana, nie pojawia się gdzieś tam, bo to są chleba i wina. No nie, 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 zapomnijmy o tym. Idziemy dalej. Mhm. Rąbek z głowy zdjęła, to dziecie owinął oczy. Jasne, oczywiście. Jest napisane w dwóch miejscach, że było owinięte w płótno. Jest, było owinięte po to, że niemowlę było owinięte w płótno. W drugim miejscu jest tak, no pierwszy wam przeczytałem wcześniej, a teraz drugi. A tak o to się przekonacie: znajdziecie niemowlę owinięte w płótno i leżące w żłobie. Nie żaden rąbek z głowy. Też nie z powodu tego, że raczej było, że, że było zimno, siankiem go nie okrywała i tak um, dalej. Sianko to było po końcu jeszcze Godów raczej. Um, ale um, żeby przynosić sianko na te święta, i tak dalej, ale słuchajcie, ownięte w płótno. Wiecie, co tam jest to płótno? Jak się przyjrzymy temu słowu a propos tego płótna, i tak dalej, to wyraźnie widać. No, że to płótno to jest płótno dla zmarłych. To jest to, co, czym był całą, to, czym Jezus był później owinięty w Grocie. Urodził się najprawdopodobniej w Grocie. Dlaczego? Nie mieli pieluszek. tak, to nie były czasy, kiedy panpersy można było kupić, nie? Nie mieli już, tak powiem, miejsca w gospodzie. Znaleźli groty. Groty służyły wtedy do różnych dziwnych celów. Grota na przykład służyła do tego, żeby owce tam chować, ale w grocie też były półki, gdzie były złożone płótna. Płótna do owijania zmarłych. Tak zwane te całuny. Tam były w grotach i do dzisiaj podobno w, tam, w tamtych miejscach w grotach są płótna. I widzicie, yy, i Anioł powiedział: A tak oto się przekonacie: znajdziecie niemowlę owinięte w płótno i leżące w żłobie. Były dwa charakterystyczne, dwie charakterystyczne cechy tego niemowlęcia. Być może w Betlejem było więcej niemowląt, ale musiały być dwie charakterystyczne cechy. Leżące w żłobie, więc pasterze wiedzieli, gdzie są te żłoby, tak? że żłoby są w tych grotach, bo mieli swoje owce i też je tamte tam owce trzymali, więc to wiedzieli, gdzie, więc pasterze wiedzieli, jak to znaleźć i żadna tam gwiazda ich nie prowadziła ani nic, jak niektóre kolędy kłamią. E, tylko ich doświadczenie i, i znajomość terenu, e, geolokacji, że tak powiem, y, prowadziła, wiedzieli, gdzie służyłoby. i drugą charakterystą, co miało być, to, że będzie owinięte w płótno. Że będzie owinięte w płótno. Chodziło o to, że będzie owinięte w płótno, w to płótno, w które się owija, Maruś. To jest proroctwo, słuchajcie. Kolejna rzecz, której nie należy pomijać. Jezus był powołany do śmierci, tak? Urodził się po to, żeby umrzeć za nas, i był już od dziecka proroczo owinięty właśnie w płótno, w całun. I żadnego rąbka z głowy tam nie było, żadnego sianka okrytego. Był owinięty w płótno, w którym się umiera, którym się owija trupa. Tak? W tamtych terenach. Po prostu oni, jak ktoś umarł, brali go, owijali w płótno i potem dopiero grzebali. Na te płótna były półki w tych skałach i tak dalej, w tych grotach. No, w grotach było, wiecie, można było tam no, owijało się w te płótno, bo tam, no, no tak, do tego tam służyło, nie, po prostu. Nie? I to jest to proroctwo kolejne, którego nie należy pomijać. Zwyczajnie, tak, no niestety się je pomija z różnych dziwnych względów. Okej, okay. następne siankiem je okrywa. To już mówiłem, to już wspomniałem, słuchajcie siankiem go nie on kryła winęła go w to płótno najprawdopodobniej sianka w ogóle tam nie było nie była to pora, kiedy tam było sianko zgromadzone, eee, pasterze nocujący w polu, tak, w tamtej krainie, tak, jeżeli to był grudzień, bardzo możliwe, że to był grudzień bardzo możliwe, że już narodził się właśnie w grudniu, właśnie w tym okresie, który teraz mamy dlaczego? No bo to jest okres, kiedy w Jerozolimie i tam w okolicach jest po prostu zielono, tam jest pora deszczowa i tam jest po prostu zielono no i wtedy się owce pasają, wtedy się zwierzęta pasają, tak? Ale mamy powiedziane, że e, pasterze byli na polach i właśnie się coś pasło, Także spali na polach z trzodą, więc nie było aż tak zimno, skoro mogli spać bez przykrycia, znaczy bez na, na polu i tak dalej, więc wiecie, tam nie było tak bardzo zimno. E, no skoro spali na polu i tak dalej, to znaczy na tych polach było co jeść dla tych owiec, nie? Mm, I tak dalej. E, i, I nie była to pora raczej gromadzenia sianka. Sianko to jest taki, słuchajcie, pogański zwyczaj, kiedy brano do domu sianko, diduch, taki wiecie, snopek siana, tak, i trzymano go właśnie podczas na przykład tych szczodrych godów i tak dalej. No i to sianko było na pierwsze zasiewy, więc zapomnijcie o jakimkolwiek tam sianku i tak dalej, nie ma co kupować sianka pod obruszyk i tak dalej, bo to jest stary, pogański zwyczaj. Eee, zapomnijcie o tym, siankiem Jezus nie był okryty, Jezus był okryty w całą, w płótno, eee, jako proroctwo, że będzie tak umierał, po prostu, zwyczajnie, powołany do śmierci. Cóż, tak było o Jezusie, taka prawda, no, kiedyś przyjąć i się z tym pogodzić. Eee, A u Matka Święta czuła sama, uśmiechnięta. Matka Święta. Święty znaczy ktoś, wiecie, bez grzechu i tak dalej, i tak dalej. No, niestety Biblia nam mówi coś innego, znaczy na, na, może na szczęście i tak dalej, ale Biblia nam wyraźnie mówi, że e, po tym jak jest był 8 dnia, zdaje się, e, obrzezany, tak, to jeszcze poszła zło, poszli złożyć ofiarę z Snogarli z lub dwóch młodych gołębi, jak tego wymaga Tora, tak? Co to znaczy złożyć ofiarę po, narodzin, po, po narodzinach dziecka z, dwu, z pary snogardzi, z dwóch gołębi? Co to znaczy? Tak, pierwsze to wiemy z tego, że możliwe, że nie była, nie była to rodzina najbogatsza, bo tam jest napisane, że można złożyć ofiarę z baranka albo właśnie z synogaryzm lub dwóch gołębi, więc nie złożyli z baranka, więc ich nie stać możliwe, żeby było na baranka. No ale to wiecie, no nie stać na baranka, no to no barane trochę drogi jest, nie? Łatwiej było kupić tam parę synogaryzm, więc nie byli zbytnio bogaci, żeby ich stać było na baranka. Tyle wiemy, tak? Nie znaczy, że byli ubodzy, e, bo ich stać było na, na że tak powiem. Stadzik było na tą gospodę, tak? Bez problemu, tak? Potem też mieli domy i nie znaczy, że byli biedni, no być, być może byli przeciętni na tamten czas. Więc wiemy, że nie złożyli tej ofiary z baranka, tylko złożyli ofiarę, wybrali złożyć ofiarę z parę na lub dwóch gołębi. Ale za co to była ofiara? Za to, że niewiasta, to jest z takiego z Japońskiej. I tam było napisane, powiedz synom izraelskim i rzecz. Niewiasta, która poczęła i urodziła, urodziła mężczyznę, nieczysta będzie przez siedem dni. Według niektórych odłączony, odłączonym nabywa dla choroby swej, nieczysta będzie. A jeśli nie przemoże dać baranka, wtedy weźmiesz parę synogarlic, albo parę gołębic. Jedno na ofiarę całopalenia, a drugie na ofiarę za drzech i oczyście okapła, na no tak oczyszczona będzie. Czyli wiemy, że yy, no była mm, no skoro składała ofiarę za grzech, no to też jej święta nie była w tym momencie. No, wiecie, oni pojmowali, że jak z niewiasty wypływa krew, no to jest nieczysta. No strasznie to brzmi na dzisiejsze czasy. Wiecie, jak to można być nieczystym za jakąś fizjologiczną rzecz. Mhm. A co jeśli mm, to nie było w planie? Pierwotnego stworzenia, że nie miasta nie będzie rodzić w bólach, tylko miało być na rodzinie bez bólów i tak dalej. Co jeśli otworzymy Biblię i widzimy, że to wszystko nie było w planie, że to jest efektem tak naprawdę upadku i tak dalej. Przyjrzymy się temu, jak było w Biblii, tak? Jezus nam tak naprawdę przywrócił to pierwotne stworzenie. Na, na razie dalej ta fizjologia w ten sposób istnieje, ale w tych ciałach, które nam to będziemy odrodzeni, jakby przez Jezusa, przemienieni, w tych ciałach naprawdę nie tego nie będzie, bo będzie jak było na pierwotnie zaplanowane, a pierwotnie to nie było takich rzeczy i oni tak po prostu wierzyli. E, więc miasta, która urodziła, um, um, urodziła, że tak powiem, um, um, poczęła tam mężczyznę, um, no była nieczysta po prostu, nie? A mamy śpiewane w tych kolendach Matka Święta, Panna czysta, itd, i tak dalej, i nie? Gdyby tak było, nie musieliby składać ofiary z Nogali, z Młodych głębi, jak w Tora. Gdyby naprawdę była czysta, święta i tak dalej, po narodzinach Jezusa. Musieli złożyć tę ofiarę, więc to była ofiara za grzech, więc Matka Boża, Matka Jezusa, Matka Boża, to też, przepraszam, też tego nie robić, że to jest Matka Boża. Za dużo się koland dzisiaj nie słuchałem. Matka Jezusa. Tak? Musiała złożyć ofiarę za grzech. Matka Jezusa musiała złożyć ofiarę za grzech. Jak to się stało, że musiała złożyć ofiarę za grzech? No tak było. Poczytajcie Biblię. To jest Ewangelia Łukasza. Jeżeli ktoś się nie zgadza z tym, że Matka Jezusa mogła mieć taki grzech, no to sobie wyrwicie Ewangelię Łukasza. Po prostu wyrwicie sobie Ewangelię Łukasza, no to będziecie mogli się z tym, że tak powiem, jakoś tam pojednać, porównać. Idziemy dalej. E Matka czysta Lidia, staruszek drżący. No, tutaj już mówiłem o tej czystej. No, nie do końca była czysta, tak? Nie do końca Jezus był staruszkiem. Jezus był raczej troszkę. Znaczy, Józef był staruszkiem, tak? Nie wiemy ile lat miał Józef, ale raczej nie był staruszkiem. Było to raczej normalne ma małżeństwo. Potem pojechali do Egiptu, potem jeszcze Józef żył. No, potem rzeczywiście, jak Jezus umierał, to widzimy już, że Józef nie żył. Bo Jezus powiedział do Jana. Oto matka twoja i tak dalej, bo najprawdopodobniej była po prostu wdową, a Jezus był tym pierworodnym synem, który miał wedle prawa zaopiekować się wdową, swoją matką wdową, jeśli matka była wdową, tak? Więc matka Jezusa już wtedy była wdową, więc Jezus gdzieś tam, Józef gdzieś tam musiał w międzyczasie umrzeć, stąd wiemy, tak? Ale nie wiemy, że Józef, czy Józef był staruszek. No raczej nie był staruszek. Było to raczej jak najbardziej normalne no, małżeństwo. No i no, nie była już czysta, bo Maria, bo urodziła yy, dziecko, tak? Wedle tego, co tam było, wedle tego prawa izraelskiego, tak? Więc nie wiemy, czemu my ją śpiewamy, że czysta była. Yy, musiała, skoro musiała złożyć ofiarę yy, zagrze w postaci synogarlic. Okej, okay, yy, bo składała. Yy, zapomnijmy o takich rzeczach, nie? Yy. I teraz e, następne, hmm. witali Pana, przeklęknęli kana i oddali dary. Dobra, to już mniej więcej mówiłem, ale to jest kolejna, że tak powiem, z narodzenia Pana e, kolenda. Przyjrzyjmy się, co tam dokładnie było. A tak spiesząc się przyszli i znaleźli Maryję i Józefa i oto niemowlątko leżące w żłobie i ujrzawszy rozsławili to, co im było powiedziane o tym dzieciątku. I wrócili się u pasterza, wielbiąc, chwaląc Boga ze wszystkiego, co słyszeli i widzieli, tak jak jako im powiedziano. Mm, nie wiemy, czy padali na kolana, mm, nie, wie, nie wiemy, czy, czy tam, czy witali Pana, no raczej nie witali, jest wyraźnie powiedziane, że rozsławiali to, co im było powiedziane o dziesiątku, mm, nie mówili aż do dziesiątka nic i tak dalej, raczej nie oddawali darów, zapomnijcie o takich rzeczach, no nie był, nie był nie było. Hmm. Wrócili, wielbili Boga, chwalili Boga, itd. Za wszystko, co widzieli, tak jak im było, powiedziane. Tak było. Po prostu, więc po co śpiewamy inaczej, jak było? No, ja nie wiem. Ja nie wiem. Hmm. Słuchajcie, i pamiętajcie jedno: słowo kolenda, najprawdopodobniej źródło tego słowa, to jest, to jest naprawdę pogańskie święto gotowe, szczodre gody. Ten 24 grudnia to były szczodre gody. Więc, jeżeli chcecie naprawdę uczcić narodzenie Jezusa, kto wie, może się narodził właśnie 24 grudnia, nie wiemy dokładnie tego dnia, najprawdopodobniej narodził się właśnie w naszej zimie, bo wtedy jest zielono w Izraelu, a wiemy, że pasterze byli na zewnątrz i wtedy było u nich zielono, najprawdopodobniej, bo wtedy się wypasa owce, no to uczcimy prawdziwie. A jak się uczci Pana? Uczuń, uczcić, znaczy przyjąć to, co on zrobi, przyjąć jego ofiarę, uwierzyć, że Bóg zbudził go z martwych, i wtedy jesteśmy zbawieni. Tak się prawdziwie czci. W duchu i w prawdzie, Tak jest napisane, jak być zbawionym, że jeżeli publicznie wyznasz ustami, że żyła jest Panem i ufasz sercu, że Bóg przesił go z martwych, będziesz ocalony, znaczy zbawiony. Bo sercem ciągle się ufa i w ten sposób dąży ku sprawiedliwości. Ustami zaś ciągle wyznaje się publicznie i w ten sposób dąży ku ocaleniu. Więc, jeżeli chcesz uczcić Jezusa Chrystusa, to przyjmij go jako swojego zbawiciela. Jeżeli chcesz przyjąć to, co on zrobił, i zastanów się, czy ty jesteś tym, któremu jest on przyniósł spokój. On nie przyniósł spokój na Ziemię, on przyniósł spokój ludziom dobrej woli. Pokój tym, którzy na niego czekali, tak? Czy jesteś tym, który jest, ma w tym pokój. Czy jesteś tą, która ma w tym pokój. I przyjmij zbawienie. Wiecie, ludzie mówią czasami, że ta Biblia, tak wszystko tam jest niepoukładane, wszystko tam. Słuchajcie, jak się zaczyna to czytać, jak się zaczyna to studiować, tak naprawdę tam jest wszystko krok po kroku poukładane. Nie? Ja kiedyś yy, czytałem po Biblię i na przykład. Czytałem o tych, jak to, to czemu ten Herod zabił tych, wiecie, aż dwu, do dwóch lat, no co on, głupi jaki, czy co? No nie mógł przynajmniej zabić tych, co się ostatnio urodzili, skoro oni przyszli na narodziny i tak dalej. I tak człowiek myśli takimi głupimi wzorcami, sobie myśli, a ja czegoś nie rozumiem, ja to głupi jestem, nie? A potem czytam, sprawdzam, szukam, szperam, gmeram i tak dalej i jest wszystko jasne, a, no tak. No oni przyszli około dwóch lat później, bo dwa lata wcześniej mi się ukazała ta gwiazda, nie? Dwa lata wcześniej mi się ukazała ta gwiazda, więc aha, no to zabił do dwóch lat, no jasne. No przecież wszystko jasne, wszystko widać i tak dalej. Tam nie ma żadnej nieścisłości. Tam nie ma żadnej nieścisłości. Nieścisłości są w tym, w mojej wcześniejszej edukacji, w mojej, że tak powiem, na to nazwę praniu mózgu, które miałem tu zrobione w tym kraju, tak? Na podstawie różnych dziwnych wierzeń, miałem w tym totalne nieścisłości. Jak się otworzy Biblię, jeżeli tam widzę jakąś nieścisłość, to ja szukam dlaczego ja tu widzę nieścisłość i czego ja jeszcze nie rozumiem, żeby mi się tu było bardziej ściślej. A potem się okazuje, że rzeczywiście tu jest bardziej ściślej. Naprawdę Wam polecam otworzyć w końcu to Biblię, przyjąć to zbawienie, prawdziwe i przestać, że tak powiem, ufać temu co się słyszy naokoło, temu, w czym jesteśmy kompanią dziecka w tym kraju i tak dalej, bo to nie do końca wszystko jest prawda. Jest tam takie maleńkie, dojecie tu prawdy, prawdy, ale reszta, wszystko ta otoczka jest jakieś takie czary, mary. I bardziej, co wam tu wykazałem, dba się o to. Bardziej dba się o to, żeby teologia ewolucji, tak? teologia Darwina była prawdziwa w tych na przykład kolendach, niż o to, żeby Jezus był prawdziwie przedstawiony w tych kolendach. O to się dba, ale o to, żeby Jezus był przedstawiony w prawdziwie w tych kolendach, o już nie. No popatrzcie, co się tu dzieje, obudźcie się.